Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Przy zakupie minimum 1 tony węgla drewno-rozpałkowe opakowanie 17 litrów za złoty 23 opakowanie. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Noworoczna promocja w sklepach firmowych Fabryki Haft. Firany dziane i haftowane w metrażu i konfekcjonowane. Obrusy żakardowe i plamoodporne. Bieżniki i serwetki i wiele innych. Wszystko o 25% taniej. Zapraszamy do naszych sklepów. Kalisz, ulica Złota 40 i ulica Fabryczna 6. Promocja trwa do 28 lutego. Fabryka firanek i koronek Haft. Łączymy tradycję i 140 lat doświadczenia z najnowszymi trendami. W ciastkarni z Połem w Kaliszu łączymy tradycję z nowoczesnością. Każdego dnia powstaje tu blisko 700 pączków o różnych smakach. Z marmoladą, powidłami lub adwokatem. W tłusty czwartek do sklepów z Połem Kalisz trafi około 35 tysięcy świeżutkich pączków. Świeże ciasta i pieczywo codziennie w sieci ponad 20 sklepów z Połem w Kaliszu i Nowych Skalmierzycach. Zapraszamy! Paulina Sadowska-Owczarek, witam Państwa. Pora na weekendowy przegląd wydarzeń. A zaczynamy od sukcesu funkcjonariuszy z Kalisza. Policjanci Kaliskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 członków grupy przestępczej trudniącej się przemytem i handlem narkotykami. Gangsterzy zorganizowali kanał przerzutowy narkotyków z Holandii do Polski. Przemycony towar był następnie rozprowadzany w Kole i powiecie kolskim. Funkcjonariusze CBŚP ustalili, że grupa mogła wprowadzić na rynek narkotyki o wartości 1,5 miliona złotych. Funkcjonariusze Kaliskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Kole 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem i handlem narkotykami. Policja! Proszę się odsunąć na bok, proszę się odsunąć na bok. Policja! Patrzcie na siebie! Patrzcie na siebie! Patrzcie na siebie! Proszę się odsunąć. Na ziemię! Wśród przestępców znajduje się lider grupy, informuje Agnieszka Hamelusz, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji. Gangsterzy przemycali marihuanę i amfetaminę z Holandii do Polski, a następnie rozprowadzali w powiecie kolskim. Według ustaleń funkcjonariuszy grupa mogła działać od 2012 roku i wprowadziła na rynek co najmniej 46 kg marihuany i przynajmniej 9 kg amfetaminy. Czarnorynkowa wartość tych środków to ponad 1,5 miliona złotych. Funkcjonariusze CBŚ-u przeszukali lokale należące do przestępców. Zabezpieczyli znaczne ilości marihuany o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Narkotyki były już poporcjowane i przygotowane do sprzedaży. Zatrzymania miały dynamiczny charakter i odbywały się jednocześnie w kilku miejscach powiatu kolskiego. Do udziału w akcji wykorzystano policyjnych antyterrorystów. Prokurator okręgowy w Koninie przedstawił mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt i handel narkotykami. Wszyscy gangsterzy zostali tymczasowo aresztowani. Uważają, że należy okazywać sprzeciw, nawet gdy sprawa wydaje się być przegrana. Radni Platformy Obywatelskiej zbierają podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Do akcji dołączają się młodzi demokraci.
Radni Platformy Obywatelskiej wczoraj po południu na głównym rynku zachęcali Kaliszan do poparcia wniosku o ogólnopolskie referendum. Rozdawali ulotki i przekonywali, że zmiana, jaka już jest wprowadzana w szkolnictwie, to jeden wielki chaos i bałagan. Mieszkańcy, jak na poniedziałkowe i dość mroźne popołudnie, chętnie składali swoje podpisy. Jestem przeciwna po prostu tej reformie, przeciwko likwidowaniu gimnazjów. No i to chyba jest szybko, za szybko jest robione, bez konsultacji ze społeczeństwem. Do akcji włącza się młodzież z Młodych Demokratów, która reformę edukacji odbiera jako wielki eksperyment na uczniach. Pomóżcie zbierać podpisy pod referendum w sprawie reformy edukacji. Podpiszcie je sami, a jeśli nie możecie, poproście swoich starszych kolegów, koleżanki czy rodzinę. Niech okażą swój sprzeciw. Jeśli tego nie zrobimy teraz, całe 18 lat walki o edukację w Polsce pójdzie na marne. Kaliska PO uważa, że nauczyciele otwarcie sprzeciwiający się reformie edukacji mogą być narażeni na wiele nieprzyjemności. I choć w Kaliszu żaden z pracowników oświatowych jak na razie nie skarży się na jakiekolwiek represje, to radni Platformy już oferują swoją pomoc prawną. Solidarność zaczęła bardzo mocno represjonować osoby, które zaangażowały się właśnie w tą akcję i które składały jakieś swoje podpisy, nawet do tego stopnia, że grożą różnego rodzaju sankcjami, tak, dla nauczycieli, które właśnie, czy komisją dyscyplinarną, tym wszystkim nauczycielom, którzy podpisują się pod tego typu akcją. Chcieliśmy zapewnić, że jeżeli w Kaliszu dojdzie do jakiegokolwiek szykanowania lub próbę postawienia przed komisją dyscyplinarną nauczyciela, który angażuje się w ważną sprawę publiczną przeciwko tej reformie edukacji, żaden taki nauczyciel nie zostanie sam. Dysponujemy 3 mecenasami, prawnikami, którzy służą radą prawną, a w razie czego także obroną przed taką komisją dyscyplinarną, czy przed każdą inną sankcją, która teoretycznie mogłaby nastąpić. Reformie systemu oświaty poświęcone będzie piątkowe spotkanie Klubu Obywatelskiego. Jego gościem będzie Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Minimalny wymóg przy wniosku o referendum to 500 tysięcy podpisów. Później i tak wszystko zależy od głosowania w Sejmie. Przypomnijmy, że ponad 3 lata temu rodzice sprzeciwiający się obowiązkowi posyłania 6-latków do szkół zebrali 1 000 000 podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum w tej sprawie. Sejmowa większość PO i PSL odrzuciła ich wniosek. Jest rozżalenie, ale planów i zapału nam nie brakuje, zapewnia przedstawicielka KOD-u w Kaliszu. Komitet Obrony Demokracji po trzęsieniu ziemi spowodowanym aferą fakturową swojego lidera otrząsnął się i działa dalej. Kaliskie struktury organizacji mają się dobrze, nikt z KOD-u nie odchodzi, a działacze wkrótce wybiorą swojego szefa w Kaliszu. Członków na razie nie ubywa. A z sympatykami, powiem tak, jest w tej chwili więcej sympatyków niż tych osób, które chcą się zapisać. Ale może się to rozwinie. Czyli stagnacja, jednak mogło być o wiele gorzej. Na początku roku KOD-em wstrząsnęła tak zwana afera fakturowa. Okazało się, że firma, której współwłaścicielem jest Mateusz Kijowski, wystawia KOD-owi faktury. I to na duże pieniądze, bo łącznie na 120 tysięcy złotych. Wcześniej Kijowski zapewniał, że działalność opozycyjną prowadzi za darmo. Zawiódł wielu koderów. Zapewne są takie osoby, które oburzyło to, co wydarzyło się w zarządzie głównym, oczywiście, bo tutaj o tym mowa. Ale jeżeli chodzi o te grupy lokalne, to specjalnie nie widać takiego odchodzenia. Może rozżalenie jest. Chęć realizowania postawionych sobie zadań jest silniejsza od rozżalenia. Struktury kaliskiego KOD-u są stabilne. Nikt z organizacji nie odszedł i KOD Wielkopolska Południowa to w tej chwili grupa 80 działaczy i dodatkowo wielu sympatyków. Na razie ich działalność jest mało spektakularna, ale jest. KOD Kaliski prowadzi własne konto na Facebooku, organizuje spotkania z osobami publicznymi, które krytykują działania rządu PiS. Organizujemy takie spotkania ze znanymi osobami pod takim hasłem, co z tą Polską. Czyli takie zamknięte na razie w pomieszczeniach, a dopiero w marcu, maju planujemy jakieś takie wyjście znowu na zewnątrz. Formy wiosennej działalności KOD-u w Kaliszu zależeć będą od nowego lidera w regionie, a wybory szefa lokalnych struktur odbędą się w ciągu miesiąca. Do tej pory kaliski KOD organizował na przykład manifestację 13 grudnia przeciwko rządowi. Lecz z Kaczorkiem, dyktatorkiem!
współorganizował czarny protest przeciwko zmianom w ustawie antyaborcyjnej, współorganizował spotkanie z Lechem Wałęsą. Sam Mateusz Kijowski na zaproszenie Klubu Obywatelskiego Platformy Obywatelskiej odwiedził Kalisz 28 kwietnia ubiegłego roku, kiedy przed siedzibą kaliskiego sądu czytano na głos konstytucję. Każdy może się domagać przywrócenia godności prawu. Kaliski KOD, podobnie jak struktury centralne tej organizacji, ściśle współpracuje z Partią Nowoczesna i Platformą Obywatelską. O te pieniądze staraliśmy się kilka lat. Pierwsze kroki, by je pozyskać, wykonała jeszcze poprzednia ekipa rządząca Kaliszem. Teraz wysiłki władz i urzędników przybierają realny wymiar. Do naszego miasta i powiatu trafi ponad 25 milionów złotych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie podpisał wczoraj marszałek województwa Marek Woźniak. Pieniądze wykorzystane zostaną między innymi na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, ale także rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i obniżenie emisji dwutlenku węgla. Umowy dotyczą dokładnie kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych oraz inwestowania w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Głównym celem projektów jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, między innymi poprzez doposażenie istniejących placówek oraz utworzenie nowych, wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i placówkach edukacyjnych, doskonalenie kompetencji nauczycieli czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych. Miasto Kalisz podpisało także umowę o dofinansowanie projektu związanego z tak zwaną niską emisją. Przedsięwzięcie jest tym ważniejsze, że Kalisz jest jednym z najbardziej zatłoczonych miast w Polsce. W ramach projektu zakupionych zostanie m.in. 9 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych. Zbudowane zostaną ścieżki rowerowe i parkingi. Dodatkowo zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne, by było energooszczędne. Z kolei powiat kaliski zrealizuje dwa projekty dedykowane edukacji zawodowej młodzieży i nauczycieli zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Chodzi szczególnie o dostosowanie oferty kształcenia do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy. Kolejny nietrzeźwy kierowca zatrzymany. 62-latek był tak pijany, że nie był w stanie dmuchać w policyjny alkomat. Przed zatrzymaniem uderzył w auto na parkingu. To już prawdziwa plaga. Od początku roku nie ma dnia, by kaliska policja nie zatrzymała pijanego kierowcy. Od 1 stycznia policja zatrzymała już 39 kierowców, u których stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekraczało 0,5 promila. Wśród tych osób są też osoby, które doprowadziły do zdarzeń drogowych, do kolizji. Jedno z ostatnich to właśnie wczoraj kolizja przy ulicy Cegielnej. Do zdarzenia doszło na parkingu bloku numer 16 przy ulicy Legionów. Kierowca Renault Megane jechał wężykiem przez wąski przejazd parkingu i uderzył w tył Volkswagena Polo. Sprawca odjechał, ale niedaleko. Zatrzymał się 100 metrów dalej na parkingu sąsiedniego bloku. Uderzył przy tym w murek. Według świadków kierowca nie mógł utrzymać się na własnych nogach. Chwilę potem przyjechała policja. 62-latek był w stanie upojenia alkoholowego. Niemożliwe było jego badanie alkomatem. Mężczyźnie zostanie pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Tydzień temu 59-letni kaliszanin staranował na ulicy Poznańskiej 4 samochody. Kierowca miał 2,5 promila alkoholu. Na szczęście tutaj, w tych zdarzeniach drogowych, żadna z osób nie odniosła poważniejszych obrażeń. Doszło tylko do uszkodzenia pojazdów. Natomiast cały czas prosimy o zastosowanie, o pamiętaniu o zasadzie trzeźwości za kierownicą, o stosowanie się do przepisów prawa. Prosimy też innych kierowców o to, żeby kiedy stwierdzą, że jest taka osoba, która może zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego, informowali o tym dyżurnego. Jeżeli ktoś może sam taką osobę zatrzymać, nie pozwolić jej wsiąść do pojazdu, oczywiście również prosimy o taką reakcję. Dziś o 14:00 policja rozpoczęła akcję Trzeźwość. Działania te mają wyeliminować pijanych kierowców z kaliskich dróg. Za jazdę po alkoholu grozi do 2 lat więzienia i utrata uprawnień do kierowania pojazdami nawet na 10 lat. I to była ostatnia informacja w weekendowym przeglądzie wydarzeń. Dziękuję Państwu za uwagę. Magazyn Miejski w poniedziałek o 17:15. Zapraszam.